Cześć wszystkim! Ja nazywam się Agnieszka Szwarc i prowadzę kanał YouTube pod własnym nazwiskiem. Natomiast dzisiaj witam Was na kanale Drogerii Ezebra i przedstawię Wam 5 podkładów do około 70 zł, których głównym zadaniem jest mocne krycie. A w związku z tym, że jestem osobą, która rzeczywiście krycia potrzebuje, moja cera ma dużo niedoskonałości, to zobaczycie właśnie, jak te produkty kryją oraz pokrótce je omówię. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Zapraszam! Zacznę omawianie może od dwóch najbardziej kryjących podkładów i jednym z mocniej kryjących w moim odczuciu jest L'Oreal Infallible 24 godziny Fresh Wear i akurat ja mam w kolorze 005. Nie przejmujcie się, jeżeli na przebitkach zobaczycie, że te kolory są niedobrane. Ja lubię po prostu mieć różną gamę kolorystyczną dla siebie, ponieważ moja cera dosyć mocno zmienia kolor w ciągu roku, więc niektóre będą troszkę za ciemne, inne idealne, ale jakby tym się nie przejmujcie. Patrzcie po prostu, jak wygląda krycie. Jeśli chodzi o ten podkład, ja jestem w nim zakochana z tego względu, że ma dosyć lekką, wręcz płynną konsystencję, a przy tym fantastycznie kryje i jego wykończenie na twarzy jest takie, powiedziałabym, że lekko świetliste, naturalne. Nie jest to bardzo rozświetlona cera, ale też nie jest to absolutnie mat. I ja bardzo właśnie takie wykończenie lubię. I między innymi teraz na sobie właśnie mam połączone dwa kolory. Tutaj w ręce mam 005, ale na sobie mam mieszankę 005 i 125 i właśnie tak to wygląda. Krycie jest naprawdę imponujące, niewielka ilość wystarczy, żeby właśnie dobry efekt uzyskać, nawet na mojej cerze, która ma ogólnie cały nierównomierny koloryt. Poza tym jest to podkład delikatnie zastygający, nie taki bardzo, ale jednak polecałabym z nim szybszą pracę i raczej nie wracanie w to samo miejsce, jeżeli już nam zastygnie w jednym miejscu, dlatego że możemy delikatnie go oderwać. Natomiast uważam, że to jest bardzo fajny podkład, jeżeli chodzi o lekką konsystencję i porządne krycie. Kolejny podkład, który omówię, to jest Maybelline Superstay 24 godziny, właśnie taki z białą nakrętką. Mój jest w kolorze 05 i to też jest bardzo solidne krycie. Powiedziałabym, że poziom krycia tego i L'Oreala jest dosyć podobny, natomiast tutaj mamy troszkę cięższą konsystencję. On jest troszkę bardziej matujący, troszkę gęstszy. Powiedziałabym, że szybciej zastyga i mocniej zastyga, więc polecałabym go raczej osobom ze skórą tłustą, mieszaną i ogólnie z tendencją do przetłuszczania, dlatego że dla osób, które mają troszkę bardziej suchą skórę, on może być za ciężki, może być zbyt wysuszający, bo jak dla mnie to jest właśnie taka formuła bardziej dla tłustych cer, a akurat jestem posiadaczką takiej i uważam, że to jest świetny podkład, który się tak szybko nie wyświeca. Zresztą ten z L'Oreala też się u mnie szybko nie wyświeca. Oba trzymają naprawdę nieźle mat, jeżeli chodzi o moją cerę i jest to podkład taki do zadań specjalnych, na większe wyjścia, dobre krycie, bardzo dobra trwałość, no i właśnie takie trzymanie matu. Kolejny będzie Paese Natural Finish Longwear Nano Revit. Jeśli chodzi o ten podkład, to on jest chyba taki najbardziej niepozorny z tej całej piątki, którą Wam omówię, z tego względu, że jest on wydaje się taki lekki, kremowy, nawilżający, natomiast krycie ma naprawdę imponujące. Może nie jest to najmocniejsze krycie na świecie, ale i tak jest bardzo porządne, jeżeli chodzi o moją cerę. A jako posiadaczka nierównomiernego kolorytu i zaczerwienionej cery, myślę, że mogę to ocenić. Jest to podkład, który wygląda przepięknie, aksamitnie. On wygrywa tutaj, jeżeli chodzi o taki blur na twarzy, takie wygładzenie, dlatego że on tworzy taki efekt. Naprawdę, znakomicie. Fajne krycie, formuła, która jest lekko nawilżająca, a przy tym nie wyświecająca zbyt mocno i właśnie taka aksamitna, wyblurowana twarz. Jeżeli szukacie właśnie takiego efektu, to spójrzcie na ten podkład. Ja mam akurat w kolorze 2, który jest dla mnie leciutko za ciemny, natomiast bardzo mi się podoba ta formuła i podoba mi się, jak elegancko i fajnie świetliście wygląda cera po nim. Przedostatni w zestawieniu będzie NYX Can't Stop Won't Stop i ja akurat mam mój w kolorze 06 Vanilla. I to jest podkład, który powiedziałabym, że nie ma takiego bardzo mocnego krycia na samym początku, ale można je delikatnie dobudować. Na początku ono jest takie średnie plus, natomiast możemy dołożyć i uzyskać właśnie w ten sposób lepsze krycie. Jeśli chodzi o ten podkład, ja bym go przede wszystkim polecała osobom z cerą tłustą, przede wszystkim właśnie tłustą, bez jakiejś tendencji do przesuszania, dlatego że ten podkład ma takie właściwości, że bardzo mocno zastyga, bardzo mocno matowieje i jeżeli macie skórę właśnie trochę bardziej suchą, z jakimiś skórkami, to myślę, że ten podkład to podkreśli. Natomiast jeżeli chodzi o utrzymywanie się, o wygląd na cerze tłustej, takiej przetłuszczającej się bez suchych skórek, to on wygląda naprawdę bardzo dobrze po wielu godzinach i tak jak mówię, jest to podkład zastygający, matujący, całkiem nieźle kryjący, więc też oczywiście znalazł się w tym zestawieniu. Ostatni i też przy okazji najmniej kryjący z tego wszystkiego to jest Gosh Exceptional Wear
I on wygląda właśnie tak, jest w takiej tubeczce. Mój kolor to jest 11 Porcelain i możecie zobaczyć, że jest to podkład, który rzeczywiście kryje troszkę lżej, jeśli chodzi o porównanie z kolegami z tego filmu. Natomiast on też ma najlżejszą konsystencję z tego wszystkiego. Wygląda niemalże jak druga skóra i mimo, że daje całkiem niezłe krycie, nie powiedziałabym, że bardzo mocne, ale mniej więcej średnie do budowania do średniego plus, to wygląda naturalnie, nie tworzy efektu maski. Powiedziałabym, że jest znacznie lżejszy niż na przykład Maybelline Superstay, niż NYX Can't Stop Won't Stop i chyba też lżejszy niż ten L'Oreal Infallible, ale jeżeli chodzi o lekkość, to nawet nie wiem, czy od tego palca nie jest delikatnie lżejszy. Na pewno konsystencja, mimo że jest taka kremowa i wydawałoby się, że jest troszkę gęsta, to rozkłada się na twarzy bardzo fajnie, aksamitnie i tworzy średnie krycie, fajny, naturalny efekt, bez efektu maski, więc jeżeli chodzi o takie właściwości, to polecałabym. I to by było tyle, jeżeli chodzi o moje zestawienie 5 podkładów do 70 zł, które mają naprawdę fajne krycie i można się nimi zainteresować. Dajcie znać, czy je znacie, a jeżeli ich nie znacie, to który najbardziej by Wam odpowiadał. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia. Cześć!